Cześć, jeżeli chodzi o podstawowe ćwiczenie, które nazywa się wykroki, chciałbym pokazać Ci różnicę między tymi dwoma ćwiczeniami. Zobacz, to co teraz Paula robi, to Paula wykonuje wykroki krótkie, prawda? Czyli wydaje stopy delikatnie do przodu i to kolano idzie bardzo mocno również do przodu i schodzi bardzo nisko. Natomiast to, co jest najważniejsze przy tym ćwiczeniu, to to, że jeżeli robi wykrok krótki, to wtedy aktywuje mięsień czworogłowy uda, czyli ten mięsień z przodu. Natomiast jeżeli chciałabyś zaangażować bardziej mięsień dwugłowy uda, czyli ten z tyłu i pośladki, to wtedy musiałabyś dawać stopę do przodu. Więc to, co również na co warto zwrócić uwagę, to to, że w momencie, gdy dajesz wykrok daleki, chcesz zaangażować dwugłowy uda i pośladki, to warto, żebyś ciężar ciała trzymała na piętach, a nie na palcach. Natomiast w tej pierwszej wersji właśnie na palcach będzie lepszą opcją. Więc to jest ta zasadnicza różnica, jeżeli masz w programie treningowym wykroki i nie wiesz, czy powinnaś robić długie, krótkie, koniecznie zweryfikuj to, żebyś angażowała te mięśnie, na których Ci zależy.